Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Zaplątani. No i witam dalej w pierwszej lokacji, którą zwiedzamy. I niestety muszę Wam powiedzieć, że jest jedna przykra bardzo rzecz dla mnie osobiście, zwłaszcza, że to nagrywam. Mianowicie nie ma tu checkpointów w trakcie poziomów. To znaczy, jak weszłam do gry teraz, żeby ponownie dalej nagrywać, to zrespiło mnie w wieży, więc musiałam cały ten pierwszy fragment, który przechodziłam na nagraniu, przejść jeszcze raz. Dlatego mogą się ewentualnie niektóre rzeczy różnić, na przykład chociażby zebrałam wszystkie rzeczy do pamiętnika. Wszystkie te robaczki. Jakoś wcześniej nie widziałam tych fioletowych kwiatków, albo może nie rozkwitły mi do końca, nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie to zrobiłam. No i jest to jedna właśnie z frustrujących rzeczy, brak checkpointów, no bo będę musiała przechodzić całe lokacje za jednym razem. I to może być trochę irytujące, no ale cóż, no damy radę jakoś może. W każdym razie wspominaliście mi, że te obrazki można kolorować, więc spróbujmy. No proszę. A coś jeszcze mogę z tym zrobić? Nie. Dobra, to pokolorujmy wszystkie obrazki. No czemu by nie? Mówiliście mi też, że w sumie coś, co było chyba w podpowiedziach na ekranie, mi się pojawiło, ja jak zwykle czegoś nie widzę. Ale mówiliście mi, że Flynn i Roszkunka mogą się łapać za ręce i przez to zbierać jednocześnie swoje rzeczy, czyli Flynn monety, a Roszkunka te, nie wiem, kulki słońca, promyki słońca, whatever. Dlatego to jest bardzo przydatna informacja i bardzo Wam za to dziękuję, że mi tak dzielnie podpowiadacie. Dobra. Teoretycznie więcej tu nie ma tych rzeczy, więc przypuszczam, że jesteśmy na samym końcu tej lokacji. No ale cóż, także tak wygląda chwytanie się za ręce. Cudowne. No, jak widzicie, pewnie te rzeczy u góry, te punkty, nie wiem, punktacje się mogą różnić od ostatniego odcinka, no ale cóż, to już, że tak powiem, nie moja wina. No, pokręćmy się trochę jak zwykle. Skoro wpisów do pamiętnika nie będzie dużo, to przypuszczam, że właśnie jesteśmy na końcu. Tak będzie dziwnie trochę. No ale cóż. Aha, coś blokuje drogę. No bo mogłam to załatwić za pierwszym odcinkiem, ale nie wiedziałam. Nie wiedziałam, że to tak będzie wyglądało. No to coś jest. Że nie ma checkpointów. To jest smutne. I nieźle sobie radzi, aczkolwiek wkurzył mnie kilka razy już podczas tego przechodzenia. Tego ponownie. No co tam do góry? Wyniuchał nas. Wyniuchał nas. Nie, uciekajmy! Koń nas wyniuchał. A tam Roszkunka skacze dalej. Cały czas słychać. Ojoj! Ucieknij przed Maximusem, wydostań się jak najszybciej z lasu. Najlepszy wynik 2.30. Wiesz, w sumie 30 promyków słońca i monet. Zbierz wszystkie elementy w konkretnym kolorze, uzyskaj lepszy czas niż 2 minuty. Ojej. No to zaczynamy zabawę! A, widzicie! W ogóle odkryłam właśnie atak. To na pewno się przyda. Może się bardzo przydać. Ja nie wiem, czy on mnie goni. Czy to tylko taki stres.
związany z tym. Ej! Spinać mi się. To huśtawka, okej. Może puść mnie. Poczekajcie, bo nie ogarnęłam. Film na drugim. Czy ja mam to doprowadzić do jakiejś... Nie ogarniam tego. O, to na pewno będziemy mieli super czas. Jaj, gry czasowe! Come on, nie wiem, o co chodzi. Wystrzelić się nie da. Może mam zaczarować tą ustawkę. Jezu, nie ogarniam gry dla dzieci, to jest straszne. Że przypuszczam, że to nie Flynn miał tu być. Koroszponka. Dobra, ale szczerze mówiąc to było dziwne. Rozumiem, że on ją wystrzelił, ale... ale jednak to trochę dziwne. Ale już i tak nie będziemy mieli najlepszego czasu przez to wszystko. Flynn. No chodź, chodźmy! Chodźmy, 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 no chodźmy. I nie patelnią. Kwiatki! O! Ciekawe, czy on mnie może dopaść, czy coś. Ten Maximus tutaj, jak się będę zbytnio grzebać. Możemy sprawdzić. Ale czuję, że będę miała najgorszy czas ever w historii tej gry. O Jezu! Jak... Ej! Widzicie to? Flynn, ja rozumiem, że ty kręciołka dostajesz, ale come on. Niech cię Roszpunka stąd wyciągnie, naprawdę. O, super! Znowu trzeba ciąć. Widzę, że to lubisz. Lubisz ciąć. Chcesz o tym porozmawiać? Jest już robienie. Rozbujam się! Gdzie? Rozbujam się! Czekaj, co nie widzę na oczy. Co zaś muszę zejść na dół? Dobra, zaraz się tym zajmę. Okej. Okay. Blondyna, chcesz polatać? Dobra, to brzmi dziwnie. Nie wiem czemu. Dobra, czekaj. Roszpunka tu. Skakuj. Dalej, przeskocz na drugą stronę. A tu był ten! Nie. Złaź na dół. Mam pomysł. Stań na tamtym pniu. Ja nie mogę się wystrzelić w drugą stronę. Dalej, przeskocz na drugą stronę. Chyba, że mam podskoczyć. A, dobra, już. Okej. Dalej, przeskocz na drugą stronę. Dobra. Czyli jednak mnie dogania? Nie, to chyba tylko taka... Dobra robota! Chodźmy!
Czy... Nie wiem, następny? To znaczy, że udało mi się to przejść? Okej, to szczerze mówiąc dziwne. Znaczy, ciekawe są takie czasówki, ale jakby to miało jakieś zastosowanie typu, nie wiem, faktycznie po pewnym czasie, powiedzmy 5 minut, ten Maximus cię dogania i musisz zacząć od nowa. Ja wiem, że to byłoby stresujące bardzo dla dzieci, no ale come on. Muszą się dzieci nauczyć, że życie nie jest łatwe. Dobra, idziemy stąd. Okej. Wow! 8 na 8, 2 na 2, 8 na 8. No monet znacznie mniej niż promyków słońca. Okej, rozumiem, że to jest koniec tej lokacji. Czyli przypuszczam, ten odcinek będzie krótki. Musimy iść do dziarskiego kaczątka. Dobrze, więc myślę, że powiedzmy tutaj skończę odcinek u mnie ze względu na to, że po prostu ta lokacja była dziwnie podzielona teraz i ostatnim razem mogłam ją przejść no, za jednym zamachem, a że nie wiedziałam, że to się tak potoczy, no to cóż, trudno. Będzie jeden krótszy odcinek, także w tym momencie dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i oczywiście zapraszam do kolejnych zaplątanych. Cześć!